Cześć, witajcie, ja jestem Czekajcie w kolejnym odcinku z wydania Play 2 Stay Human. Ogólnie co, ja nagrywam to odezwę poprzednim i ruszamy na fabułę w końcu. Ruszamy na obserwatorium. Do obserwatorium mamy 800 metrów, więc... No co, szum, ruszamy po prostu. Ogólnie sprzęt już mamy spokój. Jak na ten etap gry mówiąc, to mamy sprzęt dużo dobry. Patrzcie, jak tak wejdziemy tylko w ekwipunek. Paralotnie mamy ulepszone na maksa. Tutaj mamy jeszcze trzy rzeczy, które są zablokowane. Ale też będzie może ulepszyć. Paralotnie mamy 3 na 3 poziomy. Pancerze 47, 8-7 poziomów, bo 9 miałem, ale wymieniłem. Mamy ulepszonych tych apteczek, które leczą prawie całe HP. 14, 27 najlepszych wspomagaczy. Trochę wspomagaczy wydajności, dobrych apteczek. Mamy tutaj takich jakichś broni, lepszych super broni. Trochę tego jest. Co nie, na przykład taki zwykły trombozem, który po prostu bije 92 obrażenia, tak po prostu z dupy. Takich rzeczy trochę jest, więc co? Będziemy się bawić. No dzisiaj ruszamy po prostu, jak powiedziałem, wyraźnie. Jak powiedziałem, dzisiaj wyraźnie ruszamy po fabułkę. Idziemy do obserwatorium, stamtąd, pamiętam jak dalej szło, dzisiaj robimy sobie fabułę ogólnie po prostu. Niedługo myślę, że jakąś strefę też przejmiemy. Bo nie ukrywam, fajnie by było. Coś na mnie pluje? No tak, ktoś na mnie pluje. O cholera, nie wiem skąd, gdzie, co, jak. Nade mną jest pojemnik z inhibitorami, ale... To nie na ten moment. Teraz leciałem lotniem na wyższe budynki, na których na ziemi nie powinno być. No, to jest w połowie VNC. I lecę ze zwykłym lotniem, co nie? Ale dobra. No, to się nazywa fajna wysokość. Tak, 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 pchaj mnie, pchaj. Ja sobie od razu myślę, że podlecę na ten tu budynek. Co tu w ogóle jest? Coś jest przede mną. O, tu jest akurat nie zrzut. Ja. Ciekawe, czy tutaj nocą by się przemięce zrespiły. Chyba otwórzmy zrzut. Mocny but trzeciego poziomu, tak słabo. Dobra, dajesz to. Powiem szczerze, fabularnie trochę pobocznych rzeczy takich za dużo porobiłem, bo jestem zbyt okrzony. Chociaż mnie to tam cieszy. Mówię, czy to jest ten budynek, o którym myślę, czy to nie ten budynek, o którym myślę? Dobra, to nie ten. A i tak wam nie powiem, o co chodziło. Taki ze mnie zimny drań. Dobra, lecimy. Myślę, że dolecimy do obserwatorium. Tu Jackman. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, sir. Miejsce, którego szukasz, podobno jest zniszczone. Przykro mi. Dzięki. Ale to niewielkie pocieszenie. Wiem, synu. Może będę mógł coś zrobić. Odezwę się. Wylądowałem tutaj właśnie, bo pamiętałem, że tutaj jest pojemnik z inhibitorem. Właśnie tak, dlatego tak leciałem i uznałem, dobra, ląduję, bo przecież tu był pojemnik z inhibitorem, a później zbytnio nie będzie okazji, żeby po niego przyjść, bo mi się nie będzie chciało. I od razu pyk. Dobra, teraz też dobiegnę normalnie na piechotę. W ogóle tutaj jest gdzieś anomalia GRF w okolicy. Co ty do kurwy nędzy robisz na dachu? Ale tego normalnie w życiu nie było, to już jakiś czas temu dodali, ale to dopiero teraz zauważyłem, w sensie przy moim poprzednim przejściu tego nie było. Derwala. Ogólnie tych schematów nie było. Miny, fajnie. Skonować teren trzeba. Już nawalam X-a, maszuję bardziej. Dobrze wlazłem, dobrze wlazłem, git. Coś tu było do odkrycia w okolicy. Mam to. Anomalia CA67. A, podleczmy się.
Ta jedna jest w ogóle ze kaczek takich potrzebnych do jednej znajdźki, ale nie chcę mi się tej znajdźki robić, szczerze, bo już kiedyś to pokazywałem. Znajdźka Doom. Dużo nie daje. Lawan? Miałaś rację. Same zgliszcza. Lawan? Major Matt? Tu Aiden. Aiden, dobrze cię słyszeć. Powiedziałeś, że mógłbyś coś zrobić. Co miałeś na myśli? Nie przez radio. Przyjdź na statek, do siedziby głównej. Niedługo też tam będę. Dobra. Co jest? Tak, wyjebałeś się na chemię. I byłeś tak nieuważny, że w ogóle w nią wlazłeś, to już inną drogą. Kolejny dzionek. Co jest? Wynośmy się stąd, Greg. Hej! Chwilę! Odejdź! Hej! No. Co tu się kurwa stało? Aiden się bawił. Przynajmniej zaspiłem się niedaleko. Trzeba patrzeć na plusy takiej sytuacji. Leżące pozbieram umianki, takie rzeczy. Pyk, pyk, pyk. Lawendę. Wieża ciśnień jest. No opa to. Ogólnie jest dziwny problem, bo mi ani czasem rolnetka nie reaguje jakby. Fajnie, że dodali dużo rzeczy, ale mogliby to zrobić, żeby to działało je kiedyś i było dobrze zoptymalizowane. Nie ukrywając tego w ogóle. Jak mnie to mocno wybija, kiedyś tak mocno nie wybijało, albo to może z powodu ulepszenia lotni. Nie wiem, nawet lecę sobie na raz. Za ranek dopiero wstaję. Gdzie byłeś, Aiden? Aiden, nowa Aiden. Aiden, baba Aiden, gdzie byłeś całą noc? Przeklęci renegaci atakują teraz kantynę? Naprawdę zdołamy wygrać tę wojnę? Espe, siema. Nie pożałujesz. Dobra, nie na to się podnieciłem, ale to też chcę. Mam to! W końcu bystry klient. W końcu to, co chciałem. Czemu to się tak tnie, pod tym ruszam? I czemu słonka... A, to są odporności. Dobra, kupię sobie na razie strzelbę. To może ci uratować życie. Wiem, że może mi uratować dupę. Teraz będę mógł robić w końcu poboczne pierdoły. Mam to, co lubię. Czym jest błyskawica? Okej, to nie aż tak ważne. Dobra. Especy pozazdroszczą ci takich... No, wiem, że mi pozazdroszczą. Ja sam sobie zazdroszczę. Coś tu odkryłem? Tak, mało ważne. Strzelba ogólnie to jest do dupy. Patrzcie, w sensie używam na nim 100 złomu, ma 2 strzały. Ja dom na pewno zrobię tak w sumie, żeby była. Żeby mieć, ale to jest do dupy. Wybuchowych strzał zrobię z 30. Cinących strzał z 20. Nie mam dużo ostrzy, więc w sumie 30 starczy. I te najważniejsze. Przynajmniej z 80. I tego jeszcze z 2 zrobię. I ja się w tym momencie czuję ustawiony. Amunicją. Boże, najlepsze strzały mam z powrotem. Z powrotem, to pierwszy raz. Czego chcesz? Wczoraj. Czekaj. Stój! Biomarker! Masz, Rysiek. Masz. To! Widzisz? Na mojej dupie. Zgłoś się do Meyer w dyspozytorni. Dowódca już wraca z terenu. Matt często sam chodzi na akcję? Dawniej chodził. Prawie nie było go na statku. Ciągle w terenie, ciągle pomagał. Dlatego dołączyłem do stróżu. Ale ostatnio Matt jest jakiś dziwny. Nie wiem, o co chodzi. Ja dobrze wiem. Zachowywał się tak jeszcze przed Old Villador i atakiem renegatów. A teraz ta akcja z wycofaniem... Nie rozumiem. Ogólnie taka informacja. Jest ukryty wątek SP. Jeżeli poszukacie w grze, to są kilka, chyba z 4 nagrania.
takiego jakby szpiega, które opowiadają ukrytą historię związaną z Jackiem Mattem i SP. Cokolwiek jest zgrane, oby niedługo wyjaśnił ludziom, o co chodzi z tym całym odwrotem. Pewnie ma swoje ogólnie powody. To bez ja to znaczenia. Odkryłem przy wątku zginą SP. Przez nie niewinni ludzie. Idź do Meyer. Dzięki. Ogólnie ukryty wątek SP mówi o tym, że jak jest pułkownik obwiniany za Czarny Poniedziałek i za zniszczenie całego miasta chemią, to nie jest jego wina. Szczerze. A nawet w sensie zniszczenie miasta chemią to jest jego wina, ale to, że ludzie przy tym zdechli z ilości kilkudziesięciu milionów, to jest wina Mata. Taka wiesz, taka ciekawosteczka. Gdzie jest dyspozytornia? Tam. Gdzie tam? Pokazałeś za siebie, tam masz schody. Dobra, ludzie. Trzeba się zająć lampami UV i wracać do bazy. Ma pójść lekko, łatwo i przyjemnie. Ruchy. Tę molinę. Zaatakowali już dwa z naszych obozów. Dozbroimy was, w razie czego będziemy interweniować. Skoro możecie interweniować, dlaczego odchodzicie? Co to jest kurwa za farsa? Twój ojciec nie był czasem bohaterem wojennym? Pewnie przewraca się w grobie. Uważaj na słowa, cywilu. Wszędzie jest ciężko. Wiesz o tym. Siema. Weźmiesz się do uczciwej pracy. Chcesz czegoś ode mnie? Ja idę do sklepu. Zatem chcę przepis na pierogi. A nie, to król. Śmiało, śmiało. Kupuj, zanim zacznę śpiewać szanty. Ostatnio takie coś sprzedałem i wolę nie ryzykować, jak będziesz śpiewać szanty. Więc kupuję, co muszę i uciekam. Właśnie tego ci trzeba! No kurwa mi trzeba, tu się zgadza. Kurde, szkoda, że takich pierdół nie mogę sprzedawać, co nie? Już tu miałem chyba w moich dobrach, czy moich pierdo... O, czekaj, sprzedaj. A myślałem, że to mój ubiór. A tutaj jest mój ubiór, jedna poli. Pierdoła. Tak, o to chodzi! Możesz zawinąć do mojego portu, kiedy chcesz. Kiedy zresz. A, siema. Co ty? Pamiętam cię z kantyny. Znowu latarka psuje się. Chyba tak. Koła w autobusie, no, kręcą się, kręcą się, kręcą może? Się. Nie spinaj się. Koła w autobusie, kręcą się. Naprawdę dajesz sobie radę. Szanuję to. Aiden, tak? Wojtek. Dowódca kazał mi cię wprowadzić w sprawę jaźni. Poziom trzeci. Misji wita serdecznie. Czego chcieli ocaleńcy? Mówisz o naszej małej sprzeczce? Chcą tego, co wszyscy. Bezpieczeństwa. Co jest zrozumiałe. Ale trzeba myśleć bardziej perspektywicznie. Wkurza mnie, jak wyjeżdżają z moim ojcem. Nie chcę być wścibski, ale co to za sprawa z twoim ojcem? Ach, znowu to samo. Jesteś nowy, więc opowiem ci skróconą wersję. Klasyczna historia. Uratował kilku towarzyszy broni, kilku cywilów i dostał medal. Kiedy? Dawno temu. W czasach, kiedy ludzie walczyli tylko ze sobą nawzajem, a nie ze sobą i z zarażonymi jednocześnie. To przez niego trafiłaś do wojska? Zasadniczo. Ha, musiał być z ciebie dumny. No pewnie. Co nie? Kim jest Missy? Kim jest Missy? No tu stoję na niej. To statek, na którego pokładzie stoisz. Odegrał kluczową rolę w czasie rewolucji. Missy miała dostarczyć leki, maski i inne zapasy medyczne, historia, a potem wrócić gry. Do domu. Ale dom przestał już istnieć. Załoga nie miała dokąd wracać. A teraz? Teraz służy stróżom prawa za siedzibę i centrum dowodzenia. Wszystkie rozkazy wychodzą właśnie stąd. Sprytnie. Łatwiejsza w obronie niż budynek. Właśnie. Gdzie jest Matt? W terenie. Trafili na jakiś trop w Old Villador. Musisz poczekać. Widzisz tablicę? Mamy mnóstwo pracy i za mało ludzi. Chcesz nam trochę pomóc? Zapłacimy. Lekarz, szybko! Szlak to major Matt. Coś się stało. O, Aitorka! Na drzwiach go niosą. Drogi! Wykrwawia się! Kurwa, z Aitorem jest kiepsko. Ratujcie go! Zabrać go do szpitala! Ściągnąć lekarzy! Uratujemy go! Trzyma się, Aitor. Wyjdziesz z tego. Słyszysz?
No daj, Duchy. Jakby się dali mu jakąś poduszkę, to byłoby mu wygodniej, a wy go na drzwiach niesiecie. Lepiej, żeby Aitor przeżył. Zbyt wielu straciliśmy w Old Villador. Jack zrobi wszystko, by znaleźć winnego. Stoję tu. Skrzyk! Nie mogę jej otworzyć, jestem obrażony. Misja Aitor, dowiedz się coś więcej. Tupu, 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 tup, tup. I jak? Po nich? Tup, 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 tup. To tu? Tup, 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 nie, Steven. Żadna zachorka nie będzie leczyć mojego męża. Po co w ogóle lekarzom dyplomy, skoro muszą biegać do znachorów? Posłuchaj. Do jakich chorób? Nie mamy lekarstw. Zioła to jedyny ratunek. Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć. Idziemy, chłopcy. Co z nim? Aitor jest silny, ale potrzebuje leków. A tych niestety brakuje. No patrz, ostatnio 7 sztuk morfiny sprzedałem. Z tym, czym dysponujemy. Po ataku chemicznym niektóre rośliny zyskały właściwości lecznicze. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Ludzie tu są uprzedzeni do znachorów. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Mógłbym pomóc. Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villador, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. Wiem, razem z Sofii w ramię, to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze, nie poznamy prawdy. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret, można ufać. Na tej grubej wyspie. Pyk. Tup, 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 tup. Ja tu biegłem! Przepraszam, przepraszam. Tup, 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 tup. Wybiegamy stąd. Do widzenia. Miło było was poznać. Nie chce mi się jakieś... Kiesz, ja sobie uciekam. Pa! Po co kółeczku zrobiłem? Nie ogarnię. Mało ważne. Przekręci renegaci atakują teraz kantynę. Ale mi w brzuchu burczy. Nic dzisiaj nie jadłam. Skup się. Cicho. W końcu strzały z prądem. Raz dostałem trochę w misji, ale... Nie pomyślałem o tym, że mogę je kupić, tak szczerze. Że je tu mogę po prostu kupić. To była rzecz, za której ja nie wziąłem pod uwagę od początku. Dobra, ruszamy. To miejsce jest jedną z ważniejszych, ale to na później. Siema, Eniu. Kurde, chciałem wystartować, ale nie wyszło. Jap! Okej, odpaliłem silnik. Już mogę podróżować. Czemu wylądowałem na takim miejscu? Bez sensu, bez dupy. No uważnie, muszę się jakoś wybić do góry. Nogi, nawet spoko wysokość. A to jest wiatrak do garnięcia. Pod nami jest chyba sklep. Yep. W ogóle odznaczę sobie jedną rzecz, bo nie potrzebuję mieć... A, na wiatrach jest naprawiony. Na to nie zwróciłem uwagi, że on jest naprawiony i to jest strefa niczyja. No dobra, stąd mam... Nie! Stąd mam
Niedaleko do misji. Ogólnie tu będą kwiatki do zebrania nocą. Co nie ukrywam, będzie po problematycznie przy przemieńcach. To jest misja najlepiej drugiego poziomu oczywiście. Żeby nielogicznie. A to tylko mały szkopu. O kurde, kończy mi się wytrzymało. Dobra, co? Jest! Na całkowitym zerze. Czasem nie chce się odpalić tę lunetkę. Teraz to zauważyłem. Wieża. Pymk. Zium. No. Zium. Ziam. Siema. Dostałem Jolkę? Zaznaczył Mariolkę? To nagły wypadek. Jest tam kto? Kto tam? Ktoś potrzebuje pomocy z Nahorki. Ona śpi. Obudzi się niedługo? To nagły wypadek. Margaret musi wypocząć. Przez tych przeklętych renegatów zacharowuje się jak wół. Słuchaj, rozumiem, ale to naprawdę nagły wypadek. Proszę, obudź ją. Na szali jest życie człowieka. Oby tak było. Bo jak się okaże, że to zwykły kac, obudzę ją. Ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz cię widzę. Skąd wiedziałeś, jak tu trafić? Od stróżów prawa. W takim razie pomyliły ci się adresy. Wynocha! Nie dość się już przez was wycierpiała? Mamy gościa, Gerardzie? Za chwilę przyjdę. To stróż prawa! Czy to ważne? Życie stróża jest mniej warte? Słuchaj, bezczelny gówniarzu. Twoi ludzie nazywają Margaret czarownicą. Ludzie boją się Znachorów, choć ci mogliby im pomagać. Wystarczy jeden fałszywy ruch, a stróżowie od razu ich wieszają. Więc jeśli pytasz, czy życie stróża jest mniej warte, to dla mnie tak. Dla mnie jest wręcz bezwartościowe. No spoko. Ja nie jestem stróżem. Chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla mnie jeden pies. Puść go, Gerardzie. Jestem tylko posłańcem. Przysłał mnie lekarz. Nazywa się Steven. Lekarze omijają Znachorów z daleka. Korzystając z ich metod, zszargałby sobie opinię. Już ją zszargał. Przysłał mnie tu wbrew rodzinie tego człowieka. A kim jest ten konający? To Aitor. Oficer wysokiego szczebla. Margaret, nie! Jeśli coś pójdzie nie tak, znowu oberwiesz. A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. Oberwiesz? Co masz na myśli? Właśnie, właśnie. Ostatni stróż, któremu pomogłam, zrzucił na mnie winę za własną nieudolność. Podał rannym kolegom niewłaściwe zioła, wbrew moim jasnym zaleceniom. I kilku z nich zmarło. Winą obarczył mnie. Żyję tylko dlatego, że Jack Matt okazał mi łaskę. Uznał, że to był tragiczny wypadek. Oszczędził mnie, ale odebrał mi wzrok. To znaczy, że pomożesz? Nie mam już ziół, których ci potrzeba. Ale powiem ci, gdzie je znaleźć. Kwiat, którego potrzebujesz, nosi nazwę pustelnik. Najlepiej rośnie na glebie nasączonej toksynami. Możesz zerwać go bezpiecznie, wyłącznie w nocy, bo wtedy świecą mu się płatki. Ale nie wystarczy tak po prostu go zerwać. Tylko małe płatki mają właściwości lecznicze. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Zapamiętasz to? Małe płatki leczą, duże trują. Duże trują. Będę pamiętał. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Lawan, musisz mi pomóc. Wiadomo. Co tam? Szukam pewnego zioła. Nazywa się pustelnik. A tak. Kojarzę to. Wydaje mi się, że te kwiatki rosną przy kanale. Na północ od All Saints Bridge. Tam bym szukała. To już coś. Tylko poczekałabym na nadejście nocy. A, dzięki. Ciao. Spoko. W tym momencie idę sobie łyżeczko ogarnąć. Kryjówka nocnego bagacza.
Nowy poziom parkurowy, super pięknie, fajnie. Rumianku. Pszczuły. Dobra, ogarnijmy punkt i ruszamy. Szczerze nie ukrywając, bardzo nieprzyjemną rzeczą w tym miejscu jest to, że to jest taki punkt, że po prostu, no to ogarnięcie, nie ukrywając. O, będę się męczył, oj to jak, ale życie. W tym momencie przydałoby się skok z krawędzi, czy, znaczy daleki skok myślę. Ciśnij jedną podczas przeskakiwania. Dolecę tam. Dolecieć dolecę bez problemu. Gorzej będzie. Jak to? Jak to ogarnąć bez przemieńców? To będzie zastanawiające. Samo dostanie się do tego punktu to jest. No nie jest aż tak trudne, mówiąc szczerze. Jakby mi się udało wylądować na lampie. No i spoko. Problem polega na tym, że te kwiaty rosną w takich miejscach, że trudno będzie je zdobyć. No to już jest przemieniec, tak? Tu widzę spokój. I też tam chodzą. Oj no no! Ja mi tutaj tak nie skocz. Ja się kurwa do ciebie zbliżam. O! Czy to magia komentarza? Tak, patytym. Czy się zespiłem? Na wiatraku w okolicy. Co nie? Na wiatraku w okolicy. Dobrze. Kurwa. Już prawie się zabiłem. Na lampę. Jestem tu bardziej bezpieczny. No ty nie pierdo. Widzę dwa pustelniki. Tak kurwa, Banshee. Plus taki nie mam na razie pościgu. Tam jest Banshee, przemieńce są na razie w spoko odległości. Co mnie tu wykrywacie, do kurwy nędzy. Nie chcę wciągnąć tu przemieńców. No spoko, poczekam na was. Muszę sobie co to bezpieczny teren. Pytanie, czy to jest pustelnik? Jest. Taką drogę dam radę przebiec? Powinienem dać. Do ewentualnej ucieczki.
Raz, dwa, trzy. Z drugiej strony jest tak samo niebezpiecznie. Boże, że to są trzy przemieńce. Nie jeden, nie dwa, a trzy. Dobra, jak ich zabiją, to będą mi przybiegali ci, tak, będą przybiegać. No, a poczekajmy jeszcze raz, niech oni tu przybiegną do mnie, dostaną w powietrzu z Kipola. No nie dysz, nie dysz aż tak głośno, bo majtek nie dobierzesz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wiem gdzie, co i jak. Dobra. Ryzyk fizyk. Tak, schodzę. Ta to trwa. Żyje. Ledwo. Ale żyje. O, i ten stwór 40 metrów, 50. Na szczęście dobrze, że poleciałem. O, i przemienię. No tak, kici, kici. No nie, zestrajta się. Ale w ogóle szybko mi zeszła ta odporność, gdybym tego nie użył, ten zdech. Bo ogólnie już byłem na zerze, już umierałem, jak widzicie, trochę życia straciłem. Ja to w sumie nie wiem, czy mnie trafili, czy tak po prostu. Jest to rzecz mniej ważna. Ale no, wygrywasz, wygrywasz. Słyszałem, że to panią się roła z wyspy. Mam nadzieję, że Matt wie, co robi. Nie, wskazujesz i kupujesz. W to się tu bawimy. Bawimy się zamki pyszczek. Nikt nie będzie z tobą zadzierał. No już nie, tego i tak to zadzierają, więc co ty kłamiesz? Źli ludzie. To dopiero ci się przyda. Nie stać mi trochę umbrak. Dzięki za odwiedziny. Małe leczą, duże trują. Dzień dobry, pierwszy. Słuchaj... Siema. Wszystkie po co nurkować gdzieś w dole, kiedy można być na samym szczycie? No wiem, bo wszystko pod kontrolą. Ostrza, kupię elektronikę, ciężary, no i oczywiście z złom. Więc to miałeś na radarze, co? Nie. Zawiń jeszcze do mojego portu. Siema. Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Zaraz. O co tu chodzi? Poszedłeś do tej wiedźmy. Do tej Margaret. Dała mi lecznicze zioła. Nie jest wiedźmą. Wiedźmy nie istnieją. To zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia! Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Aiden, daj mi zioła. Nie zgadzam się! Trzymaj te trucizny z dala od niego! Mogę zrobić zastrzyk stabilizujący. Ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej, dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi!
Powinna zawisnąć, ale Matt kazał mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Aiden, dawaj te cholerne zioła. Duże płatki, daj, podaj, nie podawaj Aitorowi ziół. Zapytaj Wyłan przez radio, podaj Aitorowi małe płatki. Chyba się nie walnąłem. To małe leczyły. Tak, małe. Co z nim? Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. Musi odpoczywać. Zostawmy go. Będę tuż obok. Dobrze oceniłeś Margaret. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Co się z nim stanie? Jak dobrze pójdzie, niedługo się obudzi. I dowiemy się, kto mu to zrobił. Dzięki tobie. Ja. Ja mu to zrobiłem. Z Wolcem. Albo on? Nie pamiętam. Wszystko pod kontrolą, władzę coś tam pam. Tup, tup. Tup, tup, tum, 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 tum. Dobra, chodźmy się przespać i kończymy na dziś. Siema. Dobra, będziemy tutaj kończyć. Dostajemy ile w ogóle punktów? Dodatkowo. Matt, co tam? Chciałem ci oficjalnie podziękować. Aitor stanął na nogi. A gdyby nie ty, nadal leżałby w śpiączce. Albo gorzej. Cieszy mnie to. Mnie też. Tylko on wie, co stało się w Old Villador. A wkrótce, dzięki tobie, dowiem się i ja. Bez odbioru. Zostawmy jeszcze jedna rzecz. Chodźmy jedną rzecz robić. Czy mogę iść pogadać z Aitorkiem? Siema, Aniu. Nie mogę z tobą pogadać. Nic moje jest, doktorku? Dobra, mało ważne. Kończymy. Więc co? To by byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Riczko. Nasz dziś popowiedź musi w kolejnym odcinku z Gridanie Flight 2 z tej chimy na naszym kanale. A pan!